I'm back. Cześć, witam wszystkich po bardzo długiej przerwie. Dla tych wszystkich, którzy się zastanawiali, dlaczego mi nie było tak długo. No cóż, życie. Nie miałem kiedy robić tych filmów pomiędzy domem, rodziną, pracą i tak dalej. Ale obiecuję się poprawić i zaczynamy nowy sezon. Tak jak widzicie, zmiany, zmiany, zmiany. Jak to powiedział jeden aktor w kultowym filmie. Mam dla Was do pokazania kilka nowości w tym sezonie. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić parę filmów, żebyście mogli zobaczyć. Jak już wcześniej wspominałem, na moich filmach wcale nie pretenduję do jakiegoś tam miana mistrza pszczelarskiego. Jestem zwykłym amatorem, który próbuje swojego hobby tutaj w Ameryce, ale też próbuję nowych rzeczy. Chciałbym Wam pokazać parę rzeczy, które są nowe w pszczelarstwie, które pojawiają się. Czas pokaże, czy są dobre, czy złe. A to jest jedna z tych nowości. W Europie używana od dawna. Tutaj dopiero wchodzi małymi krokami tak zwane ule poliuretanowe. Chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda w moim przypadku. Zakupiłem kilka właśnie takich uli. Te dwa są z Polski, od Wysonia. Sprzedawane są tutaj w Ameryce jako Betterbee. Betterbee jest dystrybutorem na Stany Zjednoczone produktów Wysonia. Ten tutaj i czwarty od mojej strony to są ule z Finlandii. Nazywają się B-World Box. Zobaczymy, jak one będą się sprawdzały. No i moja wisienka na torcie, ten z samego brzegu ul z Turcji, z firmy Apimae, albo tak jak mówią tutaj Amerykanie, Apimae. Zobaczymy też, jak to działa. Także zapraszam do oglądania, zobaczymy, co się święci, zobaczymy, co się dzieje w moich rodzinkach. Wszystkie te rodzinki są nowe. To są nowe pakiety zainstalowane w tym roku. Także wszystkie miały równe szanse rozwoju w tych ulach. Chciałem to zrobić właśnie tylko po to, żeby porównać, jak pszczoły będą sobie radziły w tych ulach z tymi samymi szansami, z tymi samymi warunkami. Zaglądamy do pierwszego ula finlandzkiego. Jak na razie muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się konstrukcja tego ula. Bardzo prosta. Tu jest miejsce na ciasto. Jest jeszcze do tego taka plastikowa przykrywka. I oczywiście pierwsze, co widzę, to jest ten żuczek ulowy. Straszna tragedia. Ten ul sprawdzałem na dennicy wczoraj. Jest zarażony tym żuczkiem. Tutaj nazywają go Small Hive Beetle. I prawdopodobnie będę musiał coś z tym zrobić. Spojrzę na dennicę. Jeszcze nie widzę tutaj larw, ale wczoraj jak czyściłem z tej strony, było bardzo dużo tych larw tego żuczka, więc na pewno jest dużo jego w środku. A jeśli on jest, to i są larwy i trzeba będzie się pozbyć go.
jak na pakiet, całkiem dobrze. Pszczoły pakują miód, może dlatego do tego ula ściągnął ten żuczek. Pszczoły, które w tym roku kupiłem, to są pszczoły tak zwane Italian, włoskie, typ włoski. Charakteryzują się tym, że bardzo dużo miodu znoszą. Pszczelarze amerykańscy nazywają je hoarders, czyli takie, które znoszą pszczół jak kleptomanki. Ładują, czy trzeba, czy nie trzeba. Jak na razie pięknie to wygląda. Ramki pięknie zaczerwione. Wcześniej byłem tutaj i założyłem kratę odgrodową, żeby spędzić matkę na dół, bo chcę, aby ta górna nadstawka była przeznaczona na miód. Ponieważ jest to nowy pakiet, no nie mają zbytnio jeszcze siły. To jest dopiero drugie lub trzecie pokolenie pszczół, które się wygryza. Pakiety były zainstalowane 2 kwietnia. 2 kwietnia zainstalowałem pakiety. Od tamtej pory mieliśmy dosyć zimną wiosnę i nie bardzo chciały się rozwijać. Ale chyba ten poliuretanowy ul pomógł im troszeczkę, utrzymując temperaturę w ulu. Mogły sobie oczywiście regulować temperaturę, ale ul pomagał utrzymywać temperaturę na mniej więcej stałym poziomie. Nie było takich różnic temperatur między dniem a nocą. Ta nadstaweczka była na dole, dlatego matka zaczerwiła tak mocno. Czekam teraz, aż się wszystko wygryzie. Jeszcze jedną zmianą w tym roku, jaką dokonuję w swojej pasiece, jest to, że przechodzę z tych ramek Langstroth, to jest bodajże 2/3 nadstawkowe ramki. Przechodzę na ramki gniazdowe Deep Langstroth Full Size. Nie miałem jakoś zbytnio szczęścia do tych małych ramek. Wszystkie moje ule były na 3 korpusach takich małych. Nie bardzo mi ta gospodarka tu szła. Dlatego chcę spróbować coś innego. Przejść na głębokie korpusy. A co za tym idzie, nie mam odbudowanych ramek, musiałem założyć węzeł do wszystkich uli, dlatego im tak trochę schodzi długo z tą odbudową. Ale nic, zobaczymy, co jest niżej. Plusem tych uli finlandzkich jest to, że tutaj jest taka wstawka plastikowa, która bardzo ułatwia odczepianie korpusów jeden od drugiego. Ta wstawka jest tutaj przez całą długość. Nie niszczy się w ten sposób rogów ula. Ponieważ zamówiłem sobie w tym roku ten turecki ul, i spodobały mi się w nim ramki, zamówiłem sobie też ramki Langstrotha do reszty uli, które wyglądają w ten sposób. Ramki są dwuczęściowe. Rozłącza się je na środku. Wkłada się węzeł do środka i składa się z powrotem, jak Lego. Zaczepia się i jest cała ramka gotowa do użycia. Bardzo mi się ten system podoba. Dodatkowo jeszcze widzę, że pszczoły
nie mają takiej tendencji do kitowania tych ramek. Mogę je swobodnie wyciągać jak na razie. Zobaczymy, jak będzie później. Patrzę, czy gdzieś przez przypadek nie będę widział matki. Różnica między tymi plastikowymi ramkami, które do tej pory używałem, jest dosyć znaczna. Dlaczego? Ponieważ tutaj są takie otworki na boku, szczeliny. I w tych właśnie szczelinach może się ukrywać ten żuczek ulowy, co jest bardzo niedobrą sprawą. A te nowe tureckie ramki czegoś takiego nie mają. I to jest duży plus dla mnie. Zastanawiam się tylko, dlaczego tyle tych larw, żuczka tego ulowego było. To jest krótka ramka, którą włożyłem tutaj, żeby zaczęły pszczoły odbudowywać. Tu widać królową z czerwoną kropką na plecach. Jak widzicie, to jest ramka Langstroth 2/3, kończy się tutaj, a pszczoły nadbudowały na dole już tyle miejsca. Niestety muszę to odciąć, bo jest to wszystko czerw trutowy, który jest absolutnie mi niepotrzebny w tym momencie. Muszę tylko ostrożnie to zrobić, żeby nie załatwić też i matki. No i dobra, niech sobie dalej robią. Tutaj, jak widać, odbudowują już węzę. Całkiem sprawnie to idzie. W tym roku węzę tą Deep Langstroth kupiłem od Dadanta. Jest to węza z komórką 5.0, ponieważ pakiety pszczele, które dostałem, no zazwyczaj przychodzą z pszczołami, które były hodowane na tej standardowej węzie 5.2. Chcę w tym roku zredukować ich rozmiar chociaż do 5.0, a może nawet do 4.9. Pomoże to, jak niektórzy twierdzą, przy zwalczaniu warozy. To jest oczywiście kwestia dyskusyjna, ale no, trzeba próbować wszystkiego, tak? No dobra, tutaj za wiele nic nie widać, więc złożymy to z powrotem i idziemy dalej. Ul jest bardzo fajny, ponieważ ma też wręgi, które pozwalają elegancko złożyć ul z powrotem po przeglądzie. W nadstawce używam 9 ramek. Jest to oczywiście nadstawka przeznaczona na 10 ramek, ale używam 9. Wtedy pszczoły budują grubszy wosk. No i metodą doświadczenia, wszelkich doświadczeń, doszedłem do tego, że na tego żuczka ulowego nic nie działa tak dobrze jak takie serwetki do suszarek na ubrania. Próbowałem różnych metod. Pułapki wkładałem, olej na dennicę, przeróżne rzeczy.
Nic nie działa jak to. Jednak czasami jest tak, że najprostsze metody są najlepsze. Kładę taką szmatkę, czy tu, czy pomiędzy korpusy i pszczoły ganiają tego żuczka po ulu, próbując go złapać. I on, wbiegając tutaj na to, jego nóżki zaplątują się w to i nie jest w stanie biegać. I wtedy go pszczoły likwidują. Widziałem to wielokrotnie w moich ulach i naprawdę jest to jedyna bardzo skuteczna metoda na tego żuczka.